Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj dalej będziemy kontynuować tworzenie craftingu. Uruchomimy sobie nasz skrypt. I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku stworzyliśmy sobie funkcję, która jest odpowiedzialna za wyświetlanie okna naszego craftingu. My teraz musimy stworzyć przedmioty, które będziemy w stanie craftować. W tym celu przejdziemy sobie do bazy danych. I w bazie danych stworzymy sobie nową listę przedmiotów i będzie to lista przedmiotów, które będziemy w stanie skraftować. Możemy sobie skopiować to, co mamy tutaj i lista przedmiotów craftingu. Sobie zrobię odpowiednią przerwę, żeby to lepiej wyglądało. Następnie, w zależności od tego, jak wielkie ustawiliście okno craftingu, czyli ile slotów ustawiliście tutaj, czyli w moim przypadku jest to 5x4, czyli 20 slotów. Tyle slotów musi posiadać wasza lista. Żeby wszystko działało poprawnie, my musimy od razu dodać 20 przedmiotów. Nie możemy ich dodać mniej, z tego względu, że wyskoczy nam błąd i będzie to błąd typu index is out of range bodajże. A więc stworzymy sobie listę przedmiotów craftingu. Lista przedmiotów craftingu.add i robimy to w sposób tak jak powyżej. Z tym, że do tej listy będziemy dodawać tylko te przedmioty, które będziemy chcieli craftować. Czyli ja na przykład chcę, żeby była możliwość craftowania siekier. Oczywiście ID to tutaj musi się zgadzać z tym ID, które jest tutaj. Tak samo cała reszta byłoby dobrze, żeby się zgadzała, więc tutaj po prostu nic nie zmieniamy. Następnie dodajemy kolejny przedmiot, który będziemy chcieli craftować, czyli na przykład mikstura. Tym, że będzie to lista przedmiotów craftingu oczywiście. I w ten sposób musicie dodać tyle przedmiotów, ile slotów ustawiliście. Czyli już na samym początku musicie wiedzieć, ile przedmiotów w waszej grze będzie możliwe do skraftowania. Wtedy ustawiacie taką ilość slotów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz na przykład wyświetliły mi się tylko te dwa przedmioty w oknie do craftingu, a reszta pozostała pusta. I na przykład w momencie dopiero, kiedy odblokujemy jakieś receptury, kolejne przedmioty będą się w naszym craftingu pojawiały. Ja na razie zostawię te dwa przedmioty w bazie danej. Natomiast resztę jakby slotów, czyli 18 wolnych slotów, zapełnię pustymi przedmiotami. Wy także musicie w ten sposób zrobić, jeżeli nie chcecie od razu zapełniać całej listy craftingu. Czyli zrobimy to w ten sposób. Lista przedmiotów craftingu.add i skopiujemy sobie ten przedmiot pusty. I to musimy skopiować jeszcze 17 razy. Chyba się zgadza. Tak, zgadza się. Mamy 20 przedmiotów na liście. Zapisujemy sobie bazę danych. I teraz zobaczmy, czy na pewno wszystko się zgadza. Tutaj odnajdźmy swoją przedmiot, do którego wpisaliśmy bazę danych, czyli tutaj skrypty i lista przedmiotów craftingu po uruchomieniu oczywiście. W tej chwili mamy 21 przedmiotów, czyli o jeden za dużo. Czyli jedno po prostu musimy usunąć. Z tego względu, że to musi być dokładnie 20. Jest 20. Teraz kiedy naciśniemy i na razie nam się nic nie wyświetla. My musimy stworzyć odpowiednią funkcję, która będzie odpowiedzialna za wyświetlanie tych przedmiotów, które będą możliwe do craftingu. Przechodzimy sobie do skryptu crafting i w tym momencie stworzymy sobie funkcję, która będzie odpowiedzialna za wyświetlanie ikon przedmiotów, które będziemy w stanie craftować. Czyli tych, które przed chwilą dodaliśmy sobie do bazy danych.
Oczywiście musicie pamiętać, że aby te ikony zostały wyświetlone, tutaj w folderze Resources i w ikony musicie mieć umieszczone ikony tych przedmiotów, które chcecie, żeby były wyświetlane. I one muszą mieć identyczną nazwę, jak nazwa w bazie danych, ta tutaj. No dobra, ale przejdźmy już do rzeczy. W naszym skrypcie ekwipunek, jak zapewne pamiętacie, używaliśmy GUI Draw Texture. I tego samego będziemy używać w naszym craftingu, więc ja sobie to skopiuję. I nie będziemy tutaj z listy posiadanych przedmiotów pobierać ikony przedmiotu, a z naszej bazy danych. No i tutaj musimy stworzyć publiczną zmienną, która będzie przechowywała naszą bazę danych. W ten oto sposób. I teraz możemy się do tej bazy danych odwołać. Baza danych. To musimy sobie tutaj całe usunąć. Kropka. Ta lista musi być oczywiście publiczna, bo ponieważ my się tutaj musimy do niej teraz odwołać i baza danych, kropka, lista przedmiotów craftingu i kropka, ikona przedmiotu. To będziemy wyświetlać. Teraz musimy sobie stworzyć warunek, który będzie sprawdzał, w jakim momencie mamy w ogóle tą teksturę wyświetlać. Czyli jeżeli ID jest różne od 0. Ponieważ jeżeli ID jest równe 0, to znaczy, że w danym slocie znajduje się przedmiot, który jest niczym, który jest pusty. Czyli jeżeli baza danych, kropka, lista przedmiotów craftingu i kropka ID jest równe od 0. Teraz możemy sobie sprawdzić, czy będzie to już działało. Nie ma żadnych błędów. Czyli tak, nie przypisałem bazy danych do skryptu crafting. Jak widzicie. Czyli muszę sobie przeciągnąć ten obiekt skrypty tutaj i już baza danych jest dodana. I jak widzicie, te przedmioty w naszym oknie craftingu po naciśnięciu P, te ikony się wyświetliły, czyli są to przedmioty, które będziemy w stanie skraftować. Dobrze by teraz było wyświetlić jakąś informację, która będzie nam mówiła, co jest potrzebne do skraftowania danego przedmiotu. Zatrzymamy sobie projekt i przechodzimy dalej do naszego skryptu crafting. Stworzymy sobie nową zmianę typu string. Może to być nawet zmienna publiczna, chociaż w sumie nie jest to konieczne. I nazwiemy ją informacja. Ta zmienna będzie przechowywała to, co będziemy chcieli wyświetlić po najechaniu na dany przedmiot, czyli przedmioty, jakie będą potrzebne do skraftowania tego itemu. Teraz musimy stworzyć sobie warunek, który będzie sprawdzał, czy najeżdżamy na dany przedmiot myszką i jeżeli tak, to będziemy chcieli wyświetlać tą informację. Czyli tak jak to było w ekwipunku, mniej więcej na tej samej zasadzie będzie działała to wyświetlanie tej informacji. Czyli jeżeli położenie slotów .contains i w nawiasie event.current.mousePosition, czyli jeżeli położenie slotów zawiera położenie myszki, tutaj zamykamy nawias, i jeżeli baza danych, kropka, lista przedmiotów craftingu i kropka ID jest równe od 0, to wtedy będziemy chcieli wyświetlać informacje. Jednak my jeszcze nie wiemy, jakie informacje chcemy tak naprawdę wyświetlić. Musimy stworzyć sobie nową funkcję,
której będziemy przechowywać wszystkie informacje, jakie będą mogły zostać wyświetlone. I nazwiemy to sobie informacje craftingu. Może w ten sposób. I tutaj stworzymy sobie integer ID. W ten sposób. Następnie w tej funkcji będziemy tworzyć sobie warunki, którym będziemy przypisywać konkretne przedmioty. Czyli będziemy sprawdzać, czy na przykład ID jest równe 4, czyli w naszym przypadku jest to siekiera. I jeżeli tak, to my chcemy wyświetlać informacje dotyczące craftingu siekiery. Jeżeli ID jest równe 3, to chcemy wyświetlać informacje dotyczące craftingu mikstury. Czyli jeżeli, zacznijmy od początku, czyli if ID równa się 3, czyli nasza mikstura, to wtedy do naszej informacji musimy przypisać konkretne wartości do naszej zmiennej string. Czyli informacja równa się. I teraz będziemy tutaj pisać to, co chcemy wyświetlić. Czyli na przykład do stworzenia mikstury, no ja tutaj nie mam za bardzo wyboru, co bym mógł tutaj z tych przedmiotów, które mam dodane w bazie danych. Powiedzmy, że będziemy tworzyć no, naszą miksturę z kamienia, no tymczasowo. Czyli napiszemy sobie w ten sposób: potrzebne składniki, dwukropek i kamień. I oczywiście ślenik. I teraz tworzymy dla kolejnego przedmiotu z naszej listy craftingu, czyli dla ID równego 4 i jest to siekiera. I potrzebne składniki tutaj już będzie, powiedzmy, kamień. Tworzymy znak, który jest odpowiedzialny za przejście do nowej linijki. I w nowej linijce napiszemy sobie patyk. Oczywiście do naszej kierki też będzie potrzebny patyk. I tutaj musimy dać plus. W ten sposób. Jeżeli wy macie więcej tych przedmiotów, to oczywiście dla każdego ID, jakie znajduje się w waszej liście przedmiotów craftingu, to dla każdego tego przedmiotu musicie taką formułkę sobie tutaj stworzyć. Czyli dla ID 5, 6, 15, czy cokolwiek tam innego będziecie mieli. Teraz w tym miejscu, gdzie sprawdzaliśmy nasz warunek, czy myszka najeżdża na dany przedmiot, będziemy tą funkcję wywoływać. Czyli informacja craftingu i teraz musimy dla konkretnego ID. Czyli po prostu skopiujemy sobie to. Będziemy pobierać ID z konkretnego slotu. Dzięki czemu całość będzie zautomatyzowana. No dobrze, ale przydzieliliśmy sobie do naszej informacji, do naszej zmiennej konkretne informacje, co chcemy wyświetlić, ale nie mamy jeszcze funkcji, która będzie odpowiedzialna za wyświetlanie tego. Natomiast spróbujemy na razie sprawdzić, czy to w ogóle działa. A więc po najechaniu na dany przedmiot, tutaj w naszej zmiennej informacja, powinien się pojawić odpowiedni tekst. No i jak widzicie, potrzebne składniki kamień dla naszej mikstury, a dla naszej siekiery potrzebne składniki kamień i patyk. Jak widzicie, to działa. Problem pojawia się tylko w momencie, kiedy wyjeżdżamy na puste pola. Ta informacja powinna zniknąć. Czyli dodamy sobie kolejnego ifa. Jeżeli. I to sobie możemy skopiować. Z tym, że tym razem, jeżeli ID jest równe 0, to nasza informacja będzie równa 0. Czyli po prostu będzie pusta. Domyślnie na void start także możemy dopisać sobie, że informacja jest równa 0. Chociaż ona i tak powinna być pusta na samym początku, ale lepiej jest zabezpieczyć się w ten sposób. No dobrze. Teraz void on GUI
dodamy sobie warunek, który będzie sprawdzał, czy informacja jest pusta. I jeżeli jest pusta, no to on nie będzie robił nic. Ale jeżeli w informacji mamy zawarte coś w tej naszej zmiennej, no to my chcemy to wyświetlić. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli informacja jest różna od 0, to wtedy na pozycji naszego kursora my chcemy tą informację wyświetlić. I robimy to w taki sam sposób jak w naszym ekwipunku, czyli gui.box na nowej pozycji, czyli new rect, i w nawiasie będzie to event.current.mousePosition.x, następnie event.current.mousePosition.y. Teraz dajemy wielkość wyświetlanego okna, czyli powiedzmy 150x50, myślę, że tak będzie dobrze. I w tym miejscu dajemy, co chcemy wyświetlić, czyli naszą zmienną informację. I w ten oto sposób UI box powinien zostać wyświetlony po najechaniu na przedmiot. No i jak widzicie, on się wyświetla. Z tym, że popełniłem tutaj mały błąd, no i to okno zdecydowanie jest zbyt małe, jak widzicie. Tutaj w naszej informacji oczywiście dałem nie tego slasha, o to powinno być w ten sposób zrobione. I to jest znaczek zakończenia linijki. Tutaj, żeby to lepiej wyglądało, możemy też zakończyć linijkę. Sobie to właśnie zrobimy. Zrobimy sobie tu plus. W ten oto sposób. A więc i kamień, i patyk będzie wyświetlony w nowej linijce. I tak samo zrobimy sobie tutaj. Powiedzmy, że teraz nasza informacja się nie dość, że się zmieści, a jak widzicie, jest ona poprawnie wyświetlana, to jeszcze wygląda to bardziej przejrzyście. Oczywiście wy tutaj sobie możecie to dopasować według własnych uznań. Chociażby zmieniając tutaj wasz skin. Gdzieś tutaj był skin odpowiedzialny za wyświetlanie informacji. A nie, bo to nie korzysta przecież ze skina. No tak, ale wy byście mogli dodać skina do tej informacji. A jak to już zapewne wiecie, w ten sposób, o tutaj, skin.getstyle, tutaj za naszą informacją byście mogli sobie dodać. Mi się natomiast teraz nie chce tego skina tworzyć. Nieco jeszcze zwiększę, powiedzmy, rozmiar okna na 75. Jest to wysokość z tego względu, że to się nie do końca mieściło. Okej, no teraz wyszedł taki błąd przez to, że się zaktualizowało w trakcie uruchomionego projektu. Okej. No i jak widzicie, informacja znika po wyjechaniu na puste pola oraz aktualizuje się ona na bieżąco. W kolejnym odcinku stworzymy sobie funkcję, która będzie już w stanie tworzyć te przedmioty oraz która będzie odejmowała nam składniki, które zużyliśmy na stworzenie danych przedmiotów z ekwipunku. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki za uwagę i zapraszam już wkrótce. Cześć!